klucz słowacki. Kordian. Cześć! Dziś na warsztat wjeżdża kolejny dramat romantyczny, pieszczotliwie zwany przeze mnie romantycznym piardem. I tak jak przy innych romantycznych piardach, spróbujemy sobie odpowiedzieć, po co ten kordian powstał i tak jak w przypadku wszystkich innych romantycznych piardów, ja jestem zdania, że bez powodu. No chyba, że z jakichś sadystycznych zapędów. Może tak naprawdę romantyczni wieszcze to byli jacyś szatańscy motherfuckerzy i skądś wiedzieli, że potem ich dziełami będą katowane Bogu ducha winne polskie dzieci i młodzież. Niestety, tak nie możecie napisać na egzaminie, a ja jestem po to, aby Wam pomagać. Dlatego zobaczmy, co mówią o genezie utworu słowackiego Jajogłowi poloniści onaniści. Juliusz Słowacki siedział sobie w szwajcarskim pensjonacie w Genewie, palił hasz albo opium i pisał rymowanki, z których w 1833 roku powstał dramat romantyczny Kordian. Ja jak siedziałem w domu, paliłem jointy i pisałem jakieś pierdoły, to matka powiedziała, żebym poszedł wreszcie do pracy. A takiego Kordiana Słowackiemu wydali w 1834 roku. Niesprawiedliwość. Kordian to próba rozrachunku autora oraz pokazanie sytuacji, w jakiej znaleźli się jego rodacy po upadku powstania listopadowego. Ale nie tylko. Dramat Słowackiego to także polemika z Mickiewiczem. I jak to w dramatach romantycznych bywa, nie ma tu jedności ani miejsca, ani czasu, ani akcji. Początkowo jesteśmy w 1799 roku, a potem w 1828. Skaczemy też po całym świecie. Londyn, Rzym, szczyt Mont Blanc, Warszawa, nie ma Radomia. Ale przejdźmy do streszczenia utworu i sprawdźmy po kolei, co tam się odwaliło. Zapnijcie pasy, zaczynamy. Karpaty. Sylwester w chacie czarnoksiężnika Twardowskiego. Złe duchy coś tam czarują, coś gotują w kotle. Okazuje się, że tworzą postacie, które mają odegrać ważną rolę w powstaniu listopadowym. Jest tam Grzegorz Józef Kłopicki, książę Czartoryski, Ursyn Niemcewicz, Jan Skrzynecki, Joachim Lelewel, Jan Stefan Krukowiecki oraz coś, co zostało nazwane dwoma zbiorowościami, czyli Korpus Oficerski i Posłowie na Sejm. I tak to się nam zaczyna. W prologu mamy trzy osoby. Pierwszą osobę, drugą osobę i trzecią osobę. Pierwsza osoba to prawdopodobnie Mickiewicz. Druga utożsamia oponentów Mickiewicza, a trzecia to chyba Słowacki. No i oni w tym prologu coś tam sobie pitolą i ze sobą polemizują. Po tych dziwnych wstępach jesteśmy na dziedzińcu przed wiejskim domem. Młody 15-letni chłopiec rozmawia ze starym sługą Grzegorzem. Grzegorz zabawia Kordiana następującymi historyjkami. O Janku, co psom szył buty, opowieść o bitwie pod piramidami z okresu wojen napoleońskich i o polskich żołnierzach, którzy trafili na Syberię w związku z udziałem w wyprawie Napoleona na Moskwę. Teraz jesteśmy w ogrodzie. Kordian i Laura wrócili z konnej przejażdżki i ze sobą rozmawiają. Laura robi sobie podśmiechujki z Kordiana. Cała ta sytuacja trochę podłamuje naszego bohatera. Może nawet nie trochę, bo gdy Laura i Grzegorz odchodzą, to ten wyznaje, że chce popełnić samobójstwo. Jesteśmy w pokoju w dworku na wsi. Laura ma moralniaka, że zraniła młodszego od siebie Kordiana. Martwi się, że jest już noc, a chłopak jeszcze nie zjawił się w domu. Potem zjawia się Grzegorz ze strasznymi wieściami. Kordian popełnił samobójstwo. Kordian, który rzekomo pod koniec aktu pierwszego popełnił samobójstwo, pojawia się jak gdyby nigdy nic w James Park w Londynie. Zachwyca się pięknem parku i gaworzy z dozorcą. Potem Kordian w Dover siedzi na skale nad morzem i czyta Króla Lira Szekspira. Scenę kończy refleksja, która udowadnia, że Kordian potrafi odróżnić poezję od rzeczywistości. To chyba całkiem dobra cecha. Dalej Kordian znajduje się we Włoszech i flirtuje z jakąś laską o imieniu Violetta, która jest tępą i pustą blacharą. Po spotkaniu z Violettą przenosimy się do Watykanu, gdzie Kordian prosi papieża o błogosławieństwo dla narodu polskiego. Jednak papież nie jest skłonny pobłogosławić Polaków. Już więcej mówi jego papuga, ale co mówi nie wiemy, bo gada po łacinie. Koniec końców papież mówi, że Polacy muszą z pokorą znosić zabory i jeśli znów się zbuntują, to rzuci na nich klątwę. Teraz jesteśmy na szczycie Mont Blanc, gdzie Kordian wygłasza monolog.
Zachodzi w nim przemiana i postanawia działać. Wsiada na chmurę i leci na niej do Polski. I tak magicznie kończy nam się akt drugi. Na placu przed Zamkiem Królewskim zebrał się spory tłumek gapiów, którzy czekają na pojawienie się cara i jego świty. Niektórzy, co odważniejsi, dowcipkują sobie z władcy. W warszawskiej katedrze świętego Jana car przysięga zachować konstytucję i zostaje ukoronowany na króla Polski. Znowu jesteśmy na placu przed Zamkiem Królewskim. Ludzie wątpią w przysięgę cara. Rozmawiają o brutalnym księciu Konstantym i wątpią, żeby zbyt duże tłumy wzięły czynny udział w ewentualnym powstaniu. W lochu pod kościołem świętego Jana odbywa się spotkanie spiskowców, którzy głosują za tym, czy zamordować cara. Głosowanie nie jest jawne, bo spiskowcy są w maskach. Tylko nieliczna grupa, w której znajduje się Kordian, opowiada się za zamachem. Oburzony Kordian decyduje się poświęcić i samodzielnie dokonać zamachu. Kordian skrada się przez komnaty Zamku Królewskiego, jednak jest tak obesrany swoją misją, że mdleje przed drzwiami sypialni cara. Akcja przenosi się do szpitala dla obłąkanych, do którego trafił Kordian po swojej brawurowej akcji. Kordian z doktorem prowadzą nudną rozmowę filozoficzną, którą przerywa pojawienie się wielkiego księcia z żołnierzami. Na placu Saskim w Warszawie Kordian staje przed carem i wielkim księciem. Trwają jakieś dziwne gierki, że jak Kordian przeskoczy na koniu przez żołnierzy, to odzyska wolność. Kordianowi ta sztuka się udaje, ale jak to jest ze słownością ruskich, wiadomo. Car już wcześniej wydał na niego wyrok śmierci. Więziony w celi klasztornej Kordian szykuje się na śmierć. W obecności księdza narzeka na stan moralny społeczeństwa. W celi zjawia się też sługa Grzegorz, z którym Kordian czule się żegna i zostaje wyprowadzony na rozstrzelanie. W Zamku Królewskim car spiera się z wielkim księciem, którzy, trzeba wam wiedzieć, są braćmi. Wielki książę przekonuje ostatecznie cara, aby ułaskawił Kordiana. Car podpisuje stosowne dokumenty. Ciekawe, czy akt łaski zdąży dotrzeć na miejsce, zanim zostanie wykonany wyrok. Kordian stoi przed plutonem egzekucyjnym. Przed śmiercią został jeszcze pozbawiony tytułu szlacheckiego. Jakby go to w tej sytuacji obchodziło. Adiutant wielkiego księcia przybiega z ułaskawieniem, ale oficer, który ma wydać rozkaz do wystrzału, go nie dostrzega. W tym właśnie dramatycznym momencie opada kurtyna i kończy się sztuka. Szkoda, bo zaczynałem się wkręcać w tę akcję. Nie wiemy, czy Kordian przeżył, czy nie. Nie wiemy, po co ja to mówiłem i po co robiłem ten film. Wy nie wiecie, po co tego słuchaliście. Sami widzicie, wiele niewiadomych. Jedyne, co możecie zrobić, to dać mi lajka, suba i dalej oglądać moje filmy. Bo dzięki temu będę obrzydliwie bogaty. A jak jeszcze do tego zostanę sławny, to wypuszczę na rynek majonez z logiem streszczaka, który będziecie mogli sobie kupić 10 razy drożej niż każdy inny majonez. Czyli sami widzicie, warto.